Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Z tej strony Jerzy Strożycki i oglądasz Akademię Keyboardu. W poprzednim odcinku na kanale rozpakowywaliśmy Yamaha PSR SX700, a dzisiaj Black and White, czyli mój flagowy Ginos i Yamaha PSR SX700. Nie będę wam bezpośrednio porównywał tych dwóch instrumentów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast będę dzisiaj szukał takich samych stylów w SX700 i takich samych stylów w Ginosie. Oczywiście na tych samych ustawieniach equalizera, to też bardzo ważne. Pogramy sobie po prostu na jednym instrumencie, na drugim instrumencie. Natomiast głównym bohaterem tego odcinka jest właśnie SX700, bo wykonań na Ginosie moich słyszeliście bardzo, bardzo dużo. Natomiast tutaj pogramy sobie głównie na SX700. Powiem wam po prostu, czy hit, czy kit. Zaczynajmy! No to co, lecimy z tym tematem. Na sam początek wszystkim znany styl songwriter, ballad. Będziemy to grać w taki sposób, że odszukałem te same style na SX700, te same style na Genosie. Ustawiłem w taki sam sposób equalizer dwóch instrumentów, chociaż predefiniowane ustawienia nawet na przykład Bright były różne dla dwóch instrumentów. Wynika to pewnie z charakterystyki po prostu zestawów perkusyjnych i całej reszty, co będzie od razu też słychać. No i cóż, używamy One Touch Settings, tak samo One Touch Settings w jednym, jak i w drugim instrumencie. Więc cóż, pogramy sobie, pogramy. Od razu mówię, SX700 nie ma tych barw, które ma Genos, nie ma tych zestawów perkusyjnych Rebel Drums, nie ma tych technologii Super Articulation, ale czy tak bardzo mocno ustępuje? Posłuchajcie sami, zapraszam serdecznie. Kolejny taki sam styl na obydwu instrumentach to 80s Power Rock. W tym miejscu od razu da się zauważyć, że One Touch Settings w obydwu instrumentach są totalnie inaczej przypisane. Tutaj gitar, znaczy Rock Hero jest na OTS-4, a tutaj Rock Hero mamy na przykład na OTS-3. No i teraz tak, miałem te style prezentować tak, żeby wykorzystywać wbudowane One Touch Settings, ale nie mielibyście wtedy fajnego odniesienia, więc raczej będę szukał takich samych barw. One są po prostu poprzemieszczane względem siebie. Nie wiem, z czego to wynika. SX700, jedziemy.
funk, pop, rock. To kolejny wspólny styl w obydwu instrumentach. Wszystkim bardzo dobrze znany power rock. Przechodzimy do kategorii stylów dance, club, reggaeton, a tutaj mamy reggaeton.
Kolejny styl, vintage gitar pop. Kolejnym stylem, który łączy te dwa instrumenty, jest znana i lubiana wszystkim partypolka. Obydwa instrumenty pochodzą z daleko wschodniej krainy ryżu. Ale czy dzieli je tak wiele? Posłuchajcie sami. A feral movie, czyli przenosimy się w bajkową krainę.
Movie Soundtrack. Ostatni styl, jaki dzisiaj wam pokażę, bo czas goni mnie, jest 1:20 w nocy, jak to nagrywam. Właśnie patrzę na zegarek, rano trzeba wstać do pracy, a ja SX-a. Ach, muszę oddać. To tyle, jeśli chodzi o moje przydęgolenie dzisiaj. Muszę wam powiedzieć, że mam takie pewne swoje wrażenie dotyczące klawiatury. Ja technicznie jestem słaby gość, dobrze o tym wiecie. Dużo muszę ćwiczyć, a czasu nie mam na to aktualnie w ogóle. Ale na tym instrumencie ta klawiatura szybciej odpowiada, to znaczy na Ginosie. Natomiast na SX-ie ten powrót tego klawisza jest jakby ciuteczkę dłuższy, trzeba się trochę przestawić, ale to tylko kwestia przestawienia. Ocena na sam koniec. Jeśli przesiadasz się z Tyrosa 1, Tyrosa 2, Tyrosa 3, na SX700 jak najbardziej, ze względu tego, że jest nowszy, ze względu tego, że ma odświeżone brzmienia, szczególnie tam dance'owe, to tak, jeśli miałbym S975, na przykład przesiadka na SX700 byłaby niewątpliwym strzałem w kolano. Natomiast
przesiadającym się z S975 bardzo proponuję SX900, bo tam jest dużo więcej brzmień, wszakże więcej niż w S975 i tamten instrument trzeba z nim porównywać. Pamiętajcie również, że jeśli przesiadacie się z flagowca, na przykład z Tyrosa 4 czy Tyrosa 5, raczej idźcie w kierunku modeli flagowych z racji takiej, że macie już to porównanie, tą klawiaturę wyczutą, no i poczujecie przeskok. A wielu z was przesiada się na przykład z modelu, no nie wiem, Tyros 4 na SX700, bo tacy się zdarzali, albo nawet z S775 na SX700. Kurczę, i dołożyłem te 2000-3000 zł. No i jakoś tego nie słyszę. Nie dziwcie się wcale, dobra metoda, przesiadajcie się co dwa modele, co trzy do góry. Takie moje zdanie. Ja przeskoczyłem z Tyrosa 4 na Genosa. Jestem z tej zmiany bardzo, bardzo zadowolony. Dla kogo jest ten instrument? Moim zdaniem jest ten instrument doskonale nadaje się dla adeptów muzycznych, którzy uczą się grać na instrumentach klawiszowych i chcą mieć już profesjonalny instrument w swoim domu, praktycznie z nieograniczonymi możliwościami rozbudowy brzmień, jak najbardziej. Dla ludzi, którzy przesiadali się z dużo, dużo słabszych instrumentów, którzy chcieliby ugryźć i spróbować Yamahę, jak najbardziej. Dla ludzi, którzy chcieliby go postawić na scenie i zagrać na weselach, jak najbardziej, ale trzeba będzie tutaj troszeczkę nad niektórymi tematami posiedzieć, albo mieć, moim zdaniem, instrument, który ma dużo więcej stylów akompaniamentu, bo nie oszukujmy się, względem chociażby tego, czy nawet SX900 jest tutaj mocno, mocno temat okrojony. Po prostu instrument do codziennego grania, ćwiczenia w domu. A mamy takich fajnych youtuberowych wymiataczy, którzy mają już SX700, grają dużo lepiej ode mnie i możecie sobie posłuchać ich wykonania. SX700 i Yamaha Genos, moja skromna osoba, Jerzy Strużycki, totalny spontan, żadnego przygotowania. Wszedłem dzisiaj do domu, wziąłem naszą tego SX-a, bo był na, ja go miałem po to, żeby wykonać na niego pokrowiec przeciwkurzowy, bo produkujemy takie rzeczy. Wrzuciłem go do studio, włączyłem, nagrałem szybką przebitkę, nagrałem unboxing, który jest w pierwszym odcinku, no i sobie troszeczkę podłączę pod mikser i wam pograłem. Dzięki wam serdecznie, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Co złego, to nie ja.